Nastawnik z lokomotywy EU07. To jest to, co znajduje się pod pokrywą, czyli dokładnie tym. Mamy wał nastawnika jazdy, wał nastawnika kierunkowego i wał nastawnika bocznikowania. Jak widać, kiedy nastawnik kierunkowy jest w pozycji 0, nie można przestawić ani dźwigni bocznikowania, ani nastawnika jazdy. Dopiero po przestawieniu kluczem nastawnika kierunkowego można bez problemu przestawiać jedno i drugie. Na ET22 na pozycji zerowej i pozycjach oporowych zablokowany jest nastawnik bocznikowania. Na 7 tego nie ma, także możemy sobie na każdej pozycji i przy każdym układzie przestawiać. Oczywiście mówię tutaj o sprawach mechanicznych, bo elektrycznie to tak nie będzie działać. Jak to wygląda? I doświetlimy trochę. Mamy dwa koła z naciętymi zębami. Tutaj widoczny jest mechanizm blokowania. To jest mechanizm odpowiedzialny za zależności od włączenia nastawnika bocznikowania i nastawnika jazdy od kierunku. Jak widać, kiedy mamy kierunkowy na 0, blokowany jest ten oto element, przez co nie możemy przestawić dźwigni bocznikowania. Podobnie jest z nastawnikiem jazdy, jest on również blokowany. Kiedy przestawimy na przykład w tył, możemy bez problemu przestawiać jedno i drugie. Także tak tutaj to wygląda. Tutaj są zęby odpowiedzialne za ustalanie pozycji nastawnika bocznikowania. Natomiast nastawnik jazdy z dwóch stron ma takie rolki, które wpadają w zagłębienia. Jedno jest na górnym kole, drugie na dolnym. Teraz tak, przestawiamy, najpierw kierunkowy, proszę, obecnie ten wałek znajduje się w zagłębieniu i ten również w zagłębieniu. Przestawiamy dalej, ten znajduje się w zagłębieniu. Ten natomiast znajduje się na wierzchołku. I teraz mamy wierzchołek. Co widać, że on nie wszedł tutaj. A tam jest zagłębienie. I tak to wygląda. Szeregowe bezoporowe połączenie silników trakcyjnych. Tutaj widać, że to wycięcie jest znacznie większe. To jest ostatnia pozycja. Również zdecydowanie większe wycięcie w tym kole. W zasadzie to byłoby tyle. No jeszcze
Można by tutaj pokazać, że kiedy mamy nastawnik jazdy na pozycji bądź bocznikowania, to nie przestawimy kierunkowego. Także tak to by się prezentowało.